W ramach projektu Erasmus, to jest tak zwane job shadowing, czyli naśladowanie, podglądanie pracy innych, wybraliśmy Czechy, ponieważ w Czechach czytelnictwo jest bardzo wysokie, bo wynosi 75%. To jest bardzo dobry, tak jakby dla nas, cel podniesienia tego czytelnictwa, poszukania rozwiązań, które może zachęcą bardziej lubartowiaków do tego, żeby zajrzeć do książki, czasopisma, czy zajrzeć do biblioteki. Dlatego wybraliśmy Brno, bo niedaleko. Dwa, że mają wysokie czytelnictwo. No i tam podglądać będzie co? Będziemy jechali do Miejskiej Biblioteki imienia Jerzego Machena w Brnie. To jest biblioteka, która no, jest 4 razy większa od naszej. I tam do biblioteki przychodzi się jak do sklepu, czyli każdy bierze koszyk. I rano o godzinie 8 stoi kolejka do tej biblioteki, żeby pójść, bo dla wszystkich jest to taki rytuał, że idzie się po zakupy, a następnie po książkę czy czasopismo idzie się do domu. Dlatego tam takie jest czytelnictwo, a my będziemy podglądali, co jeszcze, jakie mają rozwiązania, żeby je można było wdrożyć u nas w bibliotece.